kręcił zamiast robić. Tylko kręci, kręci. A jak potrzebujesz usiąść, to nagle 200 chłopa też. Nie. Tak? Czyli dobrze trafiliśmy. No nie wiem, trzeba znaleźć jakiś kiosk. Chciałem powiedzieć 2000 za deskę. 2000 za deskę. Właśnie chciałem powiedzieć, że z miejsca, gdzie pieniądze szczęścia nie dają, czyli z gór i lasów, od ludzia kempingowego Kanady, trafiliśmy właśnie do miejsca, gdzie pieniążki dają szczęście. Im więcej pieniążków, tym więcej szczęścia. Czyli typowy taki nadmorski kurorcik. Właśnie tutaj jest spoko, a tam jakby na północy, jeszcze w Oregonie, to było troszeczkę odwrotnie. Że ładnie było w normalnych miejscach, było tak jakby, jak to powiedzieć, estetycznie w normalnych jakby miasteczkach, a takie turystyczne były dość takie tandetne, albo już przeterminowane ze swoją estetyką. A tutaj jest właśnie na odwrót, że
normalne dzielnice są takie trochę brudne, trochę jakby biedniejsze, ale taka dzielnica jak Nadmorska, no to jest ekstra. Szpalny. Wow. No, a my pieniążków za dużo nie mamy, więc nie będziemy tutaj kupować szczęścia, ale jakieś małe szczęście byśmy sobie kupili. Na to nas stać. Czy nie? Tak, to mi właśnie przypomniało, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miasteczku, czy dzielnicy jakiejś Capitola. A do Santa Cruz mamy stąd jeszcze 6 km i chyba pojedziemy jutro autem, żeby nie chodzić z buta za daleko. Capitola. Dzień plażowy, a my robimy Santa Cruising. Jest wąsko. Jedna z najlepszych czekoladek według naszym odbiorcy. Będziemy robić pranie, tak jak wszyscy youtuberzy vanlife'owi. Gdzie chcesz robić pranie? Automat z prania. Taka Ameryka, zamiast mieć pralkę w domu, to się idzie tak. Za 7 za 6,50 te są najtańsze, za 5 no i za 9 największe. Gdzie zmieścimy? Za ile pani? Ja bym dał za 6,50. Najlepszy przelicznik, ale nie wiem, czy się zmieści. Zobaczmy to. Na oko. Zmieści się. To co? Puszczaj tak. Zobaczymy, czy się dopierze proszkiem wiadomej marki. Nie ma. Nie ma. Mam nadzieję, że nie ma. No ale dopłacając 50 mamy jeszcze tą większą za 7. A jeszcze trzeba to wysuszyć wszystko. 50. Nie, dobra, no to za 6,50. Ja bym się zawsze targował. Ty byś tylko kręcił zamiast robić. Tylko kręci.
Santa Cruz. No więc tak, jesteśmy w Santa Cruz, czyli w ojczyźnie znanej marki Santa Cruz, marki rowerów i desek, a dodatkowo jesteśmy na kempingu New Brighton, czyli prawie jak w Brighton. I co się rzuca w oczy na kempingu w Santa Cruz, to olbrzymie szare wiewióry i malutkie króliczki, miniaturki. O, idzie. Tu gdzieś jest. Tu? Taki mały. O. Widać go. Jest taki mały. Jest taki mały, że jest prawie mniejszy od wiewiórki. A wiewiórkę widziałem tutaj gdzieś. Srebrną, szarą wiewiórkę z dużym ogonem. O, tu jest wiewióra. Jest na samej górze. No dobra, nie będę płoszył zwierząt. Na dzień dobry. Zwierzyny. Już tam widać ocean. Przejechaliśmy trochę szybko przez wszystkie te przedmieścia San Francisco, więc nie pozwiedzaliśmy, ale jeżdżąc samochodem po wielkich miastach to ciężko. No trzeba by się zatrzymać w jakimś hotelu chyba, po prostu zaparkować auto i zwiedzać na piechotę. Dlatego jeździmy i kempingujemy na takich kempingach jak ten. Pani się zapytała, czy jesteśmy z zagranicy, więc powiedziałem, że tak. No i znalazła dla nas miejsce, bo normalnie tu trzeba rezerwować w całej Kalifornii. No i dziś się dowiedziałem, dlaczego nigdy nie możemy nic zarezerwować, bo trzeba rezerwować na minimum 48 godzin do przodu, a maksimum na 3 miesiące. Więc rezerwacja z dnia na dzień w ogóle nie wchodzi w grę. A my na razie nie planujemy na więcej jak 12. Także będziemy od tej pory zgrywać po prostu obcokrajowców. Chyba nie musimy zgrywać i nie od tej pory. No. Chciałam tylko powiedzieć, że nie wiem dlaczego w tych jakby stanowych kempingach te toalety, prysznice, to wszystko wygląda nie dość, że jak z ubiegłego wieku, to jeszcze jak z więzienia jakiegoś takiego, gdzie po prostu przed chwilą był jakiś bunt więzienny, wszystko jest powyrywane, pourywane, jakieś popisane, nie wiem, i nikt o to nie dba. Też miałem to powiedzieć, że mi się to z więzieniem kojarzyło, ale już nie chciałem tak jakby narzekać. No ja nie narzekam, to tak śmiesznie. A co, jest prysznic? Prysznic jest na żetony, czy? Nie, na ćwierć dolarówki. A działa bez? Też nie mam. Czy nie? Nie działa. To ale ten żeton ci załatwi prysznic. Jako ćwierć dolarówka? Tak. Bo on jest jakby wymienny. Myśmy wymienili na żetony, ale to jest jakby... Te same automaty są na żetony i na ćwierć dolarówki. Skoro tak mówisz. Więc w poprzednim nie chciałem narzekać, bo się okazało, że prysznic był za friko. A tak to normalnie jest jakiś dolar. Za 2 minuty. 2 minuty za ciepłej wody za dolara, więc... No, ale i tu widzę i tam te same klimaty, bo... Infrastruktura jest stara, a chyba nie opłacają zbytnio tu tych sprzątających serwisów i wszyscy ci hości na kempingach się ograniczają do tego, że tu grabią liście i powiedzmy dbają o to z zewnątrz, a te toalety, a jak już jesteśmy przy omawianiu toalet i narzekaniu, to ja nie potrafię zrozumieć, jak można na kempingu, gdzie jest na przykład 200 miejsc, czyli potencjalnie może być minimum 400 osób, w jednej toalecie dla mężczyzn jest jedna muszla,
i wydaje mi się, albo dwa pisuary i jedna muszla, a u kobiet są w tym czasie trzy muszle. I wszyscy goście rano czekają w kolejce, po prostu na dwójkę, bo pisuaru i tak mało kto używa, jak już jesteś gdzieś w krzokach w nocy, to nie chce ci się iść przez cały kemping, żeby się wysikać, a rano jak potrzebujesz usiąść, to nagle 200 chłopa też mniej więcej o tej samej porze i to jest coś, co jest jakąś podstawą projektowania przepustowości takich miejsc, ja nie czaję, bo tylko w zasadzie po to płacisz, po to, żeby mieć skąd korzystać z wygód toaletowych. No. To w sumie tyle. Niezły zestaw. 50. rocznik. Przyczepa taka retro. Jeden z bardziej oryginalnych, jakie widziałem, kempingów w Stanach na razie. Maybe we ought to have a nap, guys.